Dobra, to była okazja dla Bartka. Tak, nie mógł się chyba zdecydować, czy szukać kolegów, czy samym finalizować tą akcję. Zdecydował się na wariant numer 2, jednak zblokowany to uderzenie i nic z tego nie wyszło. Kamil Strużyński, młodzieżowiec w zespole gości, ustawił już futbolówkę i zaraz będzie pewno dalekim, dalekim wykopem próbował tutaj skórać. Tak też się dzieje. Nie wiem, czy ta piłka nawet do połowy, nie trafił w nią dobrze bramkarz. Dobrze tutaj. Natomiast Olek Rybarczyk, no i grają goście od tyłu. Szumny do Myśniewskiego. Myśki, już długa piłka, ależ teraz skoczyła ta piłka tuż przed nogą Adama Koperskiego i od autu za chwilę Wachowiak. Trzeba uważać, dobrze, Jacek najczytelniej tym wszystkim. Przerywa faulem jednak nasz stoper, ucierpiał tam Łukasz Glapiak i będzie rzut wolny. Dla zespołu gości, no dosyć niebezpiecznie dobra, niebezpieczna sytuacja, nie jest to może stała pozycja, natomiast na pewno do dobrego dośrodkowania. Jeszcze poprawia, wyciągnie tą piłkę, a skręt to on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego, jeszcze do muru powędrował Koperski, jeszcze trzech zawodników, że trzeba uważać, trzeba tutaj zachować czujność. Pamiętamy, że to my zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie i teraz podobny stały fragment leży dla zespołu gości. Skręt jednak zdecydował się na uderzenie, kontrolował w pełni lot tej piłki Dominik Sobel. Nie miało prawa tutaj się nic groźnego wydarzyć. Lubem. Pamiętasz, jak będzie grał już piłka. Tak, gdzie tam do Bartka Skrzypczaka. Wiemy, że to on zawsze w takich momentach panem chyba teraz. Tak też się stało. Borat, to wiadomo, że w takich sytuacjach już daleko tam za blisko ewidentnie stał ten zawodnik, żeby został trafiony piłką, sędzia powinien według mnie wrócić do wykonania tego wolnego, no ale gramy dalej. Jak do boku przyjdzie, będzie to piłki na skręt, nie doszedł i za chwilę z autu Koperski. Janicki. I raz jeszcze za chwilę Adam Koperski będzie miał okazję do rehabilitowania się. Okazuje się tutaj dobrze Woroch. Cofnął jeszcze teraz arbiter skrupulatnie tutaj Koperskiego. Dobrze pokazał pierwszy Mandera. Ma dużo miejsca teraz Kamil z Koperskiego i dwóch zawodników. Tutaj w naszym prawym obrońcy będzie tak ze spokojem. Pierwszy Mandery, a ten do tyłu. Kozłowskiego. Już gramy. Waliszewski. Tam skrywał Rybarczyk. Jest Skrzypczak. Teraz dodał to niedokładnie. Bartek Skrzypczak zgrał tą piłkę. Teraz błąd. Teraz czy wykorzysta to swobodę? Nie wykorzystał. A szkoda, bo znów tam pogubili się Wiśniewski z Wachowiakiem i można było groźnie tutaj zagrozić. Waliszewski, Worocha, Kozłowski do tyłu, raz jeszcze Woroch, daleko dobrze teraz z pominięciem tej drugiej linii, dobra to była piłka Dominika Worocha, wiemy jak potrafi na centymetr rzucić, tak też zresztą było tuż przed strzeleniem gola, bo to on był autorem tego krosa, pod którym potem był rzut rożny zamieniony na bramkę. Zdał się ładnie Baros, czy trzyma się przy tych Skrzypczak, tak? Walczy jeszcze, żeby ją teraz odzyskać. Jeszcze Kraszewski do tyłu, do Worocha. Ładnie teraz nasi grają sobie w tym trójkącie. Rybarczyk, a szkoda, bo chyba mógł nawet ostrzał pokusić się Olek. Jeszcze teraz walczy, jeszcze teraz trzeba za to wracać, bo trafiłem do piłkę i było przez to niebezpiecznie. Wiśniewski
Wachowiaka. Nie opanuje jednak piłki lewo obrońca Krobianki i za chwilę Adam Kuperski znów z autu. Skrzypczak się pokazał. Szkoda, że teraz nie dostrzegł tam Borocha, który biegł. Ładna piłka Szymandery teraz nie doszedł. Bygin. Już grają. Goście już szybko, już nie tracą czasu. Ładnie teraz przy piłce Joachim Knap do boku, do Wachowiaka. Przeszkadza mu Slobodan, na tyle jednak nieskutecznie, ależ teraz dużo miejsca w środku. Polak Glapiak miał na bok do Bzdęgi. Bzdęga teraz ograł Koperskiego. Jest Bzdęga w polu karnym, jeszcze ogrywa tutaj Janickiego, wykłada! Na szczęście dobrze tam interweniował chłopak Kozłowski na spółę z Dominikiem Sobelem i ostatecznie to górą nasz bramkarz. Ale za łatwo tutaj Koperski ograny na tej prawej stronie. Potem jeszcze brak asekuracji ze strony Janickiego. Sobel do Kozłowskiego. Boro. Waliszewskiego. Ładnie teraz Krzysiu Waliszewski, ależ ładnie tutaj to zrobił. Teraz troszkę odskoczyła mu ta piłka. A szkoda, bo naprawdę było tam miejsce. Ale jest jeszcze Worok, dobrze dośrodkowanie. Jest tutaj Skrzypczak. Przerzucił trochę tą piłkę, ale jest Slobodan. Jeszcze tutaj Szymandera. Dobrze, Janicki tutaj na raty, ale co ważne, skuteczniej. Wszystki do Bybina. Goście, wyszedł ładnie Janicki, ależ tu ładna interwencja. Dobrze, teraz Slobodan szybszy, zagapił się teraz trochę Rybarczyk, ale próbuje odzyskać piłkę. Nie udaje się, trzeba tutaj wracać, tutaj na tej lewej stronie. Na szczęście dobrze Slobodan zaasekurował i akcja z nie wyszło. Siumny. Wiśniewski. Zapytany Rybarczyk, tam zespół robi efektem, czego ten musiał wybijać piłkę i z powrotem ją odzyskujemy. Kozłowski. Janicki. Myślę, że jest Koperski. Janicki decyduje się jednak na zagranie do Szymandery. Skoczyła trochę ta piłka, ale opanował ją Kamil Koperski. Slobodanem tutaj na małej przestrzeni. Chyba za Monsalanko tutaj na zawodnicy, ale ostatecznie to miałem dobrze teraz. Próbował tam Bartek Skrzypczak, próbował teraz jeszcze odeskać Slobodan. Prosto Pawle tutaj. Krzyśniutko w piłeczkę od Rybarczy. Zdęga. I dobrze interweniujący Janicki od autu za chwilę goście. Zdęga to nie zostawił jednak futbolówkę Wachowiakowi. To za chwilę Maciej Wachowiak będzie rozpoczynał rzutu od autu. Zdęga. Dobrze wrócił Slobodan, przeszkadzając tam. Nie szafować. Ależ teraz był przekonany Zdęga, że będzie drożny. Natomiast arbiter pokazał, że od bramki rozpoczną warciarze. No jeszcze żółta kartka dla Wojtka Bzdęgi za krytykowanie tutaj decyzji sędziego. No, dostałem sygnał przed meczem, że pan arbiter jest tutaj bardzo, bardzo stanowczy i pyskówki to nie zniknie. Dałem się sobie właśnie znać, no, ale dobrze, że to nie przeciwko nam. Janicki do Kozłowskiego. Spokojnie budujemy tą akcję. Kozłowski. Skacze ta piłka tutaj w tej murawie. Kozłowski. I aut. Burkiewicz. Już gramy, już Dybin. Dobrze dostał. Obiega tutaj Koperski. Czy utrzyma się przy piłce? Tak, ale znowu trochę przeszkodziła murawa. Koperski, ale będzie przy piłce jeszcze Adam. Nic nie było, mówi sędzia. Trzeba teraz tutaj opóźniać tę akcję, bo może się teraz ktoś na kontra w wykonaniu Krobianki. Prawą, zdrową.
Ruszają goście, dobre, teraz prostopadłe zagranie, będzie chyba to środkowanie. Jest Krzysztof Pajszewski, to on spróbuje teraz powstrzymać. Dominik Woroch, dobrze, dobrze wybiał tą przebitkę. Dominik Woroch, wiemy, że to silny facet i właśnie dzisiaj ta jego lewa noga sprawiła, że od bramki za chwilę Dominik Sobej. 23. minuta spotkania, cały czas przypomnę, 1-0 po golu Kacpra Janickiego, wykończenie dośrodkowania z rzutu rożnego, debiutancki gol naszego stopera. Dostałem też sygnał, że jakieś problemy z transmisją w międzyczasie. Mecz jest nagrywany, więc dla wszystkich Państwa, którzy nie mogą go śledzić na żywo, to będziemy też go wrzucać na stronę i będzie możliwość obejrzenia go także z retransmisji. Kozłowski. Sobela. Trzeba uważać, bo to tylko naprawdę tutaj skacze i wiemy, że nie jednym bramkarzowi psikusa w takich sytuacjach potrafiła. Dokładnie. Teraz będzie groźnie. Dobrze, Kuba Kozłowski. Asekurujący to wszystko i Dominik Sobel pierwszy przy piłce. No trzeba uważać, bo niedokładne zagranie Janickiego, wyprzedzony Koperski przez Gdęgę i już szybka tutaj akcja zespołu Grobianki. Nie tam teraz Kamil Szymandera wszedł z drugiej linii, ta piłka, ależ było blisko, że przejdzie ta piłka do niego, ale dobrze tam Romek Wiśniewski był tym, który przeciął tą akcję w taki ekwilibrystyczny sposób. Teraz ogramy tutaj o rybie bardziej w środku. Dobrze, że Koperski był gdzie widać powinien. Paliszewski do Sobela. Janicki. Koperski. Kółeczko w wykonaniu Adama. Ależ nie dokładnie teraz tego. Jednak grają goście, poślizgnął się tam bramkarz gości, ale utrzymali się przy futbolówce. Wachowiak. Dziękuję, Skobodian. Teraz Skrzypczak próbuje przeszkadzać Wiśniewskiemu. Jednak goście znów na ograny Barczyk. No troszkę można powiedzieć, nie jest to chyba mecz w wykonaniu, ale wiemy, że on potrafi odpalić. Jeszcze utrzymał piłkę w wojsku Wachowiak i jeszcze utrzymali się zawodnicy gości. Szumny. Daleki cross tutaj do Mzdęgi, dużo miejsca ma Mzdęga, chyba Koperski za daleko od niego, trzeba uważać, bez faulu. Koperski, ależ teraz Mzdęga groźnie tą piłkę wyłożył, na nasze szczęście nikt nie przeciął tego dośrodkowania i od autu za chwilę Krzysztof Paliszewski za daleko, zdecydowanie Adam Koperski tutaj jest Filipa Mzdęgi i trzeba naprawdę uważać, żeby nic poważnego z tego nie wynikło. Czasem Paliszewski z autu, pokazuje się tam Dybin, to właśnie zagrywa Krzysztof, daleko teraz do Skrzypczaka, przyjął tam piłkę Bartek, ale odskoczyła ona gdzieś tam i już padła łupem zawodników Krobianki, Wachowiak. Teraz Rybarczyk dobrze odczytał intencje Wachowiaka i przeciął przez Dębin. Sumny. Do Mzdęgi. Teraz Szymandera przechwytuje tą piłkę. Fałszowany teraz Kamil Szymandera. Trochę niemrawo wybiegaliśmy do tej akcji i nie miał za bardzo co zrobić Kamil Szymandera. Na szczęście wypuścił tutaj przewinienie rywala i obszar wolnego warciarza. Woroch. Janicki, on teraz jakby kontynuuje pozycję Koperskiego, jeszcze raz do Janickiego.
Worow, Skrozłowski, szeroko, ładnie teraz chyba Kozłowski przeszedł do środka, do Skurczaka, który zszedł tam do rozegrania. Dobrze, jeszcze w to wszystko wmieszał się Jakub Kozłowski, to on teraz zapędził też na pole karne. Jest Kwaliszewski, Kwaliszewski wpada, Kwaliszewski wykłada tą piłkę Kozłowskiego, nie doszła jednak, ale jest Dybin, pewnie będzie zdecydował się na dośrodkowanie, zdecydował się! Szał, niewiele brakło, bo znakomitą interwencją popisał się Kamil Strużyński i za chwilę drugi rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla zespołu Warty Śrem. Już myślałem, że z tej akcji niewiele wyjdzie, bo na lewej nodze miał lat tą piłkę, ale tak kąśliwym strzałem szukał już długiego roku. Dobrze, dobrze interweniował też Kamil Strużyński, w efekcie czego mamy rzut rożny. No wiemy, jakim rezultatem zakończył się pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby za chwilę tym razem z drugiej strony piłkę dośrodkowaną wpakował ktoś do bramki Grobianki. Dominik Worow, to on będzie dośrodkowywał, lewa noga piłka, więc dochodząca do bramki Strużyńskiego. Worow, dobre to dośrodkowanie, tam na piąty metr spada ta piłka do Skrzypczaka, ale miał dużo czasu, dużo miejsca i chyba powinien zakończyć lepiej. Lepszym strzałem to akcję. No dobrze, dobrze, ale jesteśmy groźni w tych stałych fragmentach, bo znów była okazja. Wachowiak do szumnego. I jeszcze do boku, tam do... Ze swoich kolegów, już na lewej stronie Wachowiak. Dobrze, tutaj wyskoczył Slobodian, zmusił do błędu, jest Slobodian, jest tam Marczyk do zagrania. Nie, doszła jednak ta piłka, ale teraz trzeba uważać, bo Bzdęga tu się rozpędza. Nie, to jest na skręt to był. Bez faulu tutaj w okolicach pola karnego. Piłka przegrana do lewej strony. Dobrze, dobrze, teraz wyskoczył Dybin, ale jeszcze niebezpiecznie. Rękę reklamowali tam zawodnicy Grobianki w wykonaniu Janickiego, ale przecież nie dość, że obracał się tyłem, to jeszcze ta ręka była przy ciele, więc absolutnie tutaj nie powiększył powierzchni swojego ciała. Kacper Janicki od autu za chwilę goście. Ale szkoda tej przed chwilą sytuacji Bartka Skrzypczaka, bo można było to chyba z silną głową wykorzystać, a nie strzelać na siłę daleko, daleko nad bramką. Teraz Kozłowski, dobrze interweniuje jako Kozłowski, dobrze na tyle, że oddala niebezpieczeństwo, ale cały czas goście przy piłce w okolicach naszego pola karnego. Dominik Worow teraz na podróżny za chwilę od tego fragmentu goście. Jest ta minuta tego spotkania, więc Pakwadraster cały czas prowadzimy 1 do 0 po golu w 5 minuty Kacpra Janickiego, ale teraz to Krobianka ma wybrożny, to Krobianka dośrodkowuje dobrze, Jakub Kozłowski, Władysław Dybin. Już wychodzi Bartek Skrzypczak, z Slobodą też tutaj próbuje zmusza do zagrania do tyłu, do golkipera. Dobra, teraz daleki, ale jest tutaj najwyższy Janicki, to on wygrywa tę piłkę. Rybaczyk teraz do boku, tam grają goście tą prawą stroną. Będzie dośrodkowanie, ale dobrze, dobrze. Krzysztof Kwaliszewski nie pozwolił tej futbolówce dolecieć do naszego pola karnego. Co tam się teraz na tym do rozegrania? Spokojnie jednak z wykorzystaniem szumnego i Wacho jaka za chwilę, a jednak już nie jest do Strużyńskiego. Szumny. Ładnie teraz bałem z ciała, zmienił tutaj Skrzypczaka do Wiśniewskiego, jest tutaj Kowiak, jest Bzdęga, daleko jednak Wiśniewski odpowie się tam na prawą stronę, dokładny przerzut, grają goście. Wacho. Znów zejście do środka, znów będzie lewą nogą było dośrodkowywać. Teraz trochę więcej miejsca przed polem karnym. Nie ma faulu. Pozwolił grać dalej sędzia. Daleko do Worow zaangażować chciał Slobodana, jednak szybszy Wachowiak tutaj. Dobrze teraz Poperski, bo było tam niebezpiecznie. Już na skręt pokazywał się tutaj na tej lewej stronie. Bardzo on teraz sobie
ponękać golkipera. Tak też się stało. Walczy tam Dybin, walczy Worow. Ostatecznie jednak górą goście, to oni próbują tą prawą stroną. Zdecydowanie aktywniejsza ta strona od jakiegoś czasu, ale dobrze. Teraz Dominik Worow opóźnia tą akcję, ale jeszcze przeszli, czyli zdołają dośrodkować. Nie zdołali, opuściła polówka wojsko i za chwilę od autu bramkowego Dominik Sobel. 32 minuta spotkania. Cały czas wynik z piątej nie ulega zmianie. Zera, prowadzą narciarze. Dobrze, teraz Dominik Sobel daleko. Walczy tutaj Skrzypczak i wywalczył rzut z autu. Krzysztof Waliszewski, on tutaj do Worocha pchany, tam chyba Dominik Worow, ale wiemy, że pozwala na bardzo dużo dzisiaj sędzia. No teraz akurat dopatrzył się przewinienia i jeszcze jakieś dyskówki tam między zawodnikami, szybko temperuje arbiter tego spotkania. Dumny. A skręt teraz w środku pola. Ładnie teraz pograli zawodnicy i całe szczęście, że tam Waliszewski, przepraszam, na linii tego pytania. Trzeba teraz czy to właśnie Dominik Sobel i czynią to nasi zawodnicy Szumny do Wiśniewskiego. Wiśniewski. Kazał się tam na skręt. Teraz musi Koperski to przyjąć. Tak też się dzieje. Dobrze, teraz do Szymandery. Ma więcej miejsca niż Szymandera. Do boku, do Dybina. Dybin, cała jakby lewa flanka teraz jego. Dobrze, pokazuje się tam Worow w środku. Dybin jednak poczekał na Chwaliszewskiego, zszedł do środka. Ależ teraz ładnie pograli sobie. Nie ma spalonego wyłożenia piłki. Przeciwko Chwaliszewskiego jednak nie zrozumiał się ostatecznie chyba z Bartkiem Skrzypczakiem, bo jeden grał na krótki słupek, drugi zaatakował długi słupek i nic z tego ostatecznie nie szło. Ładnie teraz Szymandera powalczył i przechwycił tą piłkę do Dybina. Nie dochodzi jednak ta piłka do naszego skrzydłowego i znów musimy budować ten od nowa. Sobel. Skoperski ma dużo miejsca tutaj Adam. Jednak decyduje się ze spokojem jeszcze pograć z Janickim do Kozłowskiego. Poroch, ależ teraz błąd Dominika, musi ratować się, powiem trochę nonchalansko teraz Dominik Worow i wśród głowy na gości. Potrzebnie, bo to naprawdę dobry mecz w wykonaniu Dominika i taki teraz jest błąd faulowany, teraz Kamil Szymandera przez Mateusza Wachowiaka i będzie wolny dla warciarzy. Długa piłka teraz. Faulowany tam chyba Dybin, tak jest, bo przecież doszedł do tej dobrze zagranej piłki przez Worocha. Jeszcze jakieś uwagi sędziego do zawodników protestujących, ale będzie rzut wolny, będzie dobra sytuacja dla warciarzy na to, żeby dobrze dośrodkować futbolówkę w szesnastkę Strużyńskiego. Jeszcze dyskutuje tam Szumny, czyli kapitan gości, no ale ewidentnie tutaj podcinany był Władysław Dybin. Dominik Worow, lewa noga i Wlad prawa. Nie wiem, chyba Worow nie odda tego dośrodkowania, chociaż ewidentnie pozycja na prawą nogę, a więc na piłkę dochodzącą. Już prawa ręka Dominika w górze, a więc zaraz. Jeszcze jakieś uwagi sędziego. Szeroko ręce, nie faulować, nie trzymać. Trzymała zbiórka, dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie, ale teraz miał tu tyle czasu i miejsca Janicki, że chyba sam był tym zaskoczony, w efekcie czego za bardzo chyba poszedł pod tą piłkę
i przeniósł tą futbolówkę nad bramką. Ależ miał szansę teraz na drugiego gola w dzisiejszym meczu Kacper Janicki, ale to kolejny dobrze rozegrany stały fragment gry przez naszych zawodników, po którym możemy strzelić gola. Wiśniewski do Wachowiaka. Jest już tutaj Slobodan. Wachowiak zmuszony do zagrania do tyłu. Wiśniewski. Szumnego. Tutaj Bartek Skrzypczak, żeby opóźnić te zagranie. Szumny decyduje się na daleko i o to chodzi, bo tu już jest Waliszewski. Dobrze, teraz Szymandera do Skrzypczaka. Czy utrzyma w boisku piłkę? Bartek, tak też się dzieje i rzuty z autu za chwilę dla warciarzy. Jak sobie policzymy te sytuacje, które miał jeszcze Bartek Skrzypczak, które miał przed chwilą Kacper Janicki, to naprawdę mogło być tu nawet 3-0. Czy chwali Szewski do Skrzypczaka, podkoczyła ta futbolówka tu przed naszym napastnikiem. Jest tam Szymandera, do tyłu do Worocha, ale teraz będzie żółta kartka, tak jest, nie opanował tej piłki Dominik Woroch. Odskoczyła mu jakoś tak i próbując jakby naprawić swój błąd techniczny. Fauluje zawodnika Krobianki i rzut wolny dla gości, a więc w żółtych kartonikach 1-1. Już Szumny Śniewskiego. Tutaj, nie, to jest na skręt. Dobrze Slobodian, dobrze Rybarczyk z pomocy. Jeszcze gramy, jeszcze tutaj. Na skręt najprzydomniej w tym wszystkim. Trzeba uważać teraz. Dobrze Janicki to odczytał. Jest Szymandera. Ładnie chciał tam do wybina, ale połapali się w tym wszystkim gospodarze, a konkretnie Aleksander na skręt. Przeszła kilka tam teraz na to skrzydło, trzeba uważać, wraca Dybin, byleby nie faulować, ładnie teraz wlatł Dybin, co najważniejsze skutecznie, i już Skrzypczak, już Barosz utrzymał się przy piłce, teraz troszkę taki nieprasowny traci do Włodki. Reklamują jakieś tam przewinienie naszego zawodnika, natomiast sędzia niewzruszony, Szumny. Bo teraz krzyczy Sobel i rzeczywiście oddaliśmy trochę, ale teraz wyzywa się na strzał. To był chyba Łukasz Blapiak, na szczęście futbolówka minęła bramkę naszą, bo naprawdę niewiele. Sobel. Jest tutaj Janicki. Trzeba to wywalić, czy nie tak to Sobel. 40 minuta spotkania. Cały czas 1-0 prowadzą parciarze. Teraz ładnie to zgrali. Nic nie było zdaniem sędziego. Teraz jeszcze wygrywamy ten środek pola, no taką piłkę ewidentnie dla naszych rywali trzeba uważać, bo już tam szukał że teraz Barczyk wymusza zawodników gości na spokoju barciarzy. Do Janickiego. Złotki. Najlepszy teraz Kamil do rozegrania, ma tutaj sporo miejsca, dobrze, bo wiemy, że potrafi. Slobodian przeszedł, udało się. Koperski pozwolił opuścić boisko piłce, jest Skrzypczak, dobrze się zostawił. Barosz trochę źle zgrał. Chwilę znów Marciarze zostawił piłkę Skrzypczak Koperskiemu. Szymandera. Już teraz tracimy. Trzeba wracać. Czyni to Kamil. Jeszcze głośniej, jeszcze Blapiak. To on teraz do połku tam szukał ze swoich zawodników. Jest dośrodkowanie, jest groźnie. Przechodzi ta piłka przez wszystkich. I do pustej bramki. Chyba Zdenka, o ile dobrze widzę.
No i proszę Państwa, mamy 41 minutę. Już mam powiedzieć, no wy może nie wykrakałem, ale faktycznie był to dobry moment gry naszych rywali. Nękali raz z jednej, raz z drugiej strony, a teraz takie dośrodkowanie, które minęło dosłownie wszystkich. I Wojciech Bzdęga do pustej bramki z 5 metra. No szkoda, bo to 42 minuta, a więc tuż przed przerwą tracimy tą bramkę. Boro. To jest Kozłowski. I teraz o nogi. Nie rozrywali wśród wolnego tarcia. Chyba tego nie biega. Dusza. Pokazuje sędzia Koperski, ma teraz dużo miejsca, Sobodian jest na skrzydle, próbuje orest indywidualnego pojedynku, jeszcze utrzymuje się przy piłce i jeszcze wywalcza tych dałków. No spróbujmy panowie jeszcze zaatakować tutaj w tej końcówce pierwszej połowy. Właśnie tutaj Kozłowski nie zdecydował się jednak Koperski na zagranie do niego. Szukał Sobodiana, Koperski teraz do tyłu, jest Janicki, odskakuje ta piłka, na szczęście radzi sobie nasz zawodnik. Sobodian teraz jest do środka. Jeszcze do tyłu, do Faliszewskiego, do Kozłowskiego. Kozłowski. Niedokładnie Kacper Janicki, do Koperskiego trzeba wracać. Dziura teraz tutaj nie ma spalonego, wychodzi tutaj dobrze Wachowiak. To już Wachowiak, wraca tam Woroch. A tyle skutecznie, że nie ma problemu z tym dośrodkowaniem. Dominik Sobel, już Koperski. Jeszcze próbujemy w tej końcówce pierwszej połowy. Nie ma za bardzo jednak do kogo zagrać. Adam Koperski, wolim tą akcję. Teraz się pokazał Skrzypczak, ale nie do końca ta piłka do Barosza. Lecimy. Dobrze, fragment w wykonaniu naszego zespołu. Pomysłu na to, jak rozmontować rywala. Barczyk próbował tam przechwycić. I w tym momencie główny arbiter kończy pierwszą połowę. Przypomnę, po golach Kacpra Janickiego i Wojciecha Bzdęgi wynik 1-1.
No i witamy po przerwie. Po przerwie na moment zacznie się część spotkania. Przypomnę. Pierwszej remisowej jednego. W piątej godzinie najpowiedzenie spotkania otworzył Kacper Janicki. W 42 minucie wyrównał Wojciech Zdęga. Krowi widzimy w tej chwili wychodzących już Marciarzy, więc składy, w jakim występują dzisiaj, bo nie widzę, żeby jakieś zmiany były wykonane, a więc goście w pracy, Tomek Szumny, Mateusz Mapowiak, Łukasz Wojciech, Wojciech Zdęga, Furka, Joachim Knap, Mateusz Zbikowski, Maciej Pachowiak, Aleksander Naskrę. Zespołu. Gości jest grający na końcu. Zdęga. No i warciarze. W bramce. Jakub Kozłowski. Paliszewski. Bartek Skrzypczak. Szymandera. Adam Koperski. Wladysław Dybin. Oleg Ryparczyk. Forest Slobodan. Dominik Janicki. Sytuacje jest wykorzystane. Oddali nam 44. Władowaliśmy w piątej minucie w efekcie czego jednego jednego. Bez zmian do zespołu. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Daleko Szymandera do Dybina. Barczyk najprzydomniej. Tutaj Paliszewski. Wyszukał środkowania do tyłu do Aurocha. Sam Bartek czeka tylko. Piłka odkręcająca się od bramki Strużyńskiej i piątkować musiał. Dobrze tam opóźnił tą akcję. Swoboda nas ostatecznie faulował w ostatniej fazie tej akcji rzutem wolnym. Rozpocznij. Rozpocznij. Skręt. Wiśniewskiego. Dobrze. Rybarczyk do tyłu. Złowała ta piłka przed Janickim. Zobaczyć o jej odzyskanie. Czyli to Woroch. Dobrze teraz. Kozłowski odczytał to wszystko. Szkoła była niedokładnie dostosowana i znów trzeba teraz biegać i odbiegać tą piłkę. Górkowski. Woroch, wołany jest teraz przez sędziego, musi uważać Dominik Woroch, ma już żółtą kartkę, potrzebny teraz zaczepiał jednego z rywali, no nikt się nam radzi tutaj, nasz pomocy czy pomocnik. Kowskiego. Wiśniewskiego wycofał na piłki. Wyskoczył tam Rybarczyk. Szkoda, że nie udało się. Teraz, Kozłowski do Janickiego. Jesteśmy w tą drugą połowę. Goście nakręceni się obolą strzelonym tuż przed przerwą. Teraz znów strata. Trzeba popracować tutaj teraz nad odzyskaniem tych bloków. Czyli to Kozłowski. Pójść teraz Dybina. Faktycznie Kozłowski, a sami Wrocławianie. Władysław Dybin utrzymał piłkę w wojsku. Środka. Stan Rybaczek, który za plecy zagrał Dybin.
Instagrama, jeszcze Szymandera, bo pytam do Koperskiego, ale krótko, ale poradził sobie Adam z tym przerzutem do środka. Teraz zbiega jeszcze. Jest Slobodian. Zablokowana jednak ta próba dośrodkowania, jeszcze utrzymuje się. Orys się pilce i wywalczył rzut z autu. Szymandera do niego, nieudana piłka, źle jednak wykonał rzut wolny, rzut z autu, przepraszam, ostatecznie futbolówka za chwilę w posiadaniu gości. Zagranie już fachowe, daleko tam do Szczęgi, jeszcze ładnie tam Janicki, Szymandera, ładnie dokładnie, ale jeszcze utrzymają się przy piłce. Czy Dybin teraz była szansa, żeby się wydać tą piłkę? Nie dokładnie. Na nasze szczęście dokładnie też Wiśniewski z Wachowiakiem dał tam za chwilę. Koperski. Dobrze przenieść ciężar teraz na stronę gości po... Było groźnie. Ale to ściga się tutaj Janicki, raz się ściga w jego ustawie, dużo powiedziane. Szczęście piłka opuszcza pracę w autu za chwilę. Swobodę. Szymandera, Swobodana, Koperski. Szymandera. Nie, ta piłka trafia do Waliszewskiego. Jest tutaj Dywin, Waliszewski szeroko do Dywina. Daj mu tą wzrodkę. Tak, jest Waliszewski. Ale trochę za krótkie było to zagranie, ale jeszcze spróbuję dośrodkować Krzysztof Waliszewski. Najprzytomniej jednak szumny w tym wszystkim. Janicki teraz. Powoda piłka. Tracona jest tutaj już na prawej stronie. Jeden z gości, tak? Dominika Sobie. Prosta strata Janickiego w środku pola, w efekcie czego kontra przeżył i goli, ciężko, znów będzie trzeba tutaj pracować nad tym, żeby... Gramy. Wojciech Zdenka, gości 50. Wojciech spotkania prowadzą 2-1. Cykabarczyk. Koperskiego, tutaj jest Krzysztof, ale wyprzedzony przez Szumnego jeszcze. Szumny teraz, oni pewnie będą tutaj tych swoje bramki groźnie kontratakować. Koperski. Pobudził się tam nasz prawa obrońca i za autu za chwilę. Goście. Już tam Patryk Muras przy rezerwowy, ale za chwilę pewnie pierwsza zmiana. Barczyk spóźniony. Teraz jeszcze panuje teraz Skrzypczak. Dlaczego nie górą, panie Dominiku?
Tak trzeba bronić, bo jest groźnie, to jest chyba może na Wachowskiej albo na Stelenki. Tutaj ten rad Guli zadomowił się na stałe na tej prawej stronie. Próbował pograć sobie z Palipurą, ale górą nasz doświadczony zawodnik. Zapowiadona przeze mnie. Muras za Oresla Slobodana. 52 spotkanie. Na wojsku witamy Patryka Murasa. Koperski traci piłkę, na szczęście wyjechał tam bolówką chyba Kachowia tam, bo maskrem to dał w Warciarze. Boro. Do Murasa. Widzimy, jakim przyspieszeniem tutaj dysponuje nasz młodzieżowiec. Jeszcze walczy tam w parterze o tą piłkę. Ale górą. Goście. Chyba bardzo tutaj na prawą stronę z tego Paliszewskiego Mandera. Do Kasper Janicki, do Koperskiego, Adam Koperski. Trzymał trochę tą akcję, jeszcze jedno kółeczko. Jeszcze próbujemy grać, ale tracimy piłkę niestety. Dobry tutaj spalonego. Chodzą goście, jeszcze raz się dał wyprzedzić tutaj. Jeszcze sobie musi ratować. Ależ teraz pogubiliśmy się w tej linii defensywnej. Znów goście, Już szybko zagrali jeszcze sędzia. Cofnął do Marcy i powiedział, że panowie zagracie raz, jeszcze zagracie na gwizdek. Potrzebujemy wstrząsu, bo naprawdę wygląda to niemrawo. Teraz odzyskał tą piłkę. Trzyma się bardzo w piłce, niestety traci futbolówkę. Na szczęście kółeczko w drugą. Autu za chwilę czas w Warciarze. Nie ma dzisiaj Dawida Poszpalaka, nie ma Patryka Słoncińskiego, a więc tych zawodników, którzy mogliby dać jakiś impuls ofensywny naszym zespołom. Tymczasem kolejne przewinienie na Boronika Worocha. Szczerze, że ryzykuje zarówno trener w tym momencie. Zdarłem goście tamtą lewą stroną. To dośrodkowanie do ziemi płaskie. Tak, rozpod nogi.
jednego z zawodników gości. Znów szczęście zawdzięczamy to, że przelała się ta piłka po stopie. Z Lapiaka chyba nie wyszła na bramkowy. Nastawiamy po przerwie i zagrywamy programką Krojanka. To jest może pozwolenie, tylko teraz na terenu debiut ma więcej miejsca. Krótko do Murasa, wyciła Patryk, cofnął się po tą piłkę. Jest Rybarczyk, nie doszło jednak to zagranie do niego. Na szczęście wywalczyliśmy przed załupą. Stropierski. Dybina, grać dalej pokazuje sędzia. Tam Muras. Wiecznie ryzykowne. Teraz Patryk Muras, ale nie miał z kim tak naprawdę zagręcić, bo było groźnie. Na sekurujący tam Koperskiego. Ale to wciąż właśnie wydawało się, że będą mieć wynik korzystny. Będą znaczać się do kontrataków, a tymczasem stają na braku pomysłu naszego zespołu na grę. I to oni cały czas próbują właśnie tutaj atakować, a wychodzi niemalże wszystko w tym momencie. Kozłowski, opanował piłki na razie od autu, za chwilę Probianka, Pachowiak. Do przodu, Dybin jest Woro. Dobrze teraz pani Szymandera w parterze. Muras, teraz Wikłany jeszcze pojedynek z dwoma zawodnikami ostatecznie traci futbolówkę. Zawodnicy gości na wczorajszym pole karnym grają sobie naprawdę swobodnie. Kostki teraz było tam spalonego. Na pakę, teraz dobrze trafił do Złotki. Paulowa, Czasem pierwsza zmiana gości. Mateusz Wachowiak. Na polana, Masełkowski. Muszę mówić warty, co znaczy nazwisko Masełkowski, tego rewi, który w meczu drogi z poprzednim sezonem pakował na 3 gole. Przeszła ta piłka, będzie miał Patryk teraz przyjadę. Dawaj Patryczku, rozpędź się i wpadnij w to pole karne tak jak potrafisz. I od autu bramkowego niestety gości. Długo celebruje wykonanie tego autogramkowego. Pani Sturzyński teraz daleko z powrotem do Murasa. Dobrze przytomnie. Rybarczyk, dawaj tutaj do Kamila. Ależ nie przeszła ta piłka Szymandery. Szkoda, dobry był to pomysł. Olka zagrali teraz niebezpiecznie. Trzeba przerwać i trzymać. Cierpiał tam jeszcze któryś z naszych niewolników. Nie podnosi się boiska. Nie tymczasem Dominik Woro. Patryk Muras. Chyba upadł, podkręcił chyba staw skokowy. Mam nadzieję, że kolano.
Naprawdę, naprawdę, raz prawa, raz prawa. Są dodatkami za spotkania. Cały czas przypomnę, 2-1 prowadzą gości z drogi. Ponieważ teraz Patryk Murasa, teraz ci będzie w stanie pan wymienić to spotkanie. Dają goście, dają goście. Tylko. Teraz wygrał Baroś. Tą walkę jeszcze dziewczyną. Jeszcze czy utrzyma się? Jeszcze nie utrzymał się. Zderzenie w środku. Pola tam. Tym razem Patryk Morawiecki, który przewinił. Sędzia uznał, że to było przypadkowe zagranie i za chwilę aut na parciarze. Ale musicie nie podnosić się z Murawy, bo właśnie spadło parę dopiero teraz. Chyba się do finale, nie mamy nic do stracenia, musimy atakować. Tutaj się mamy. Ładnie, tutaj mija zawodników, tam trzecim skończyło. Teraz Patryk Muras da na przedzenie, tam jeszcze faulowanie, ale utrzymuje się przyczyny. To jest Szybczak, czy się obróci? Nie jeszcze na pół zespołu był Bartek Szybczak, ale sędzia dał grać. Obrócił się do akcji. Nasz napastnik, ale nie udało mu się oddać strzały do strzały. Minuta spotkania, Kroganka 2, Warta 1, niestety tutaj na ten moment bardzo niekorzystny. Ja nawet mówiłem przed meczem, że przegrał mroczą, bo szansa doskoczyć do nich, nawet na punkt wygrywając tych 7 czasów. A tymczasem może się okazać, że na ta porażka wice lidera. Gościa, Trzymał tego słabła powietrza sportowców, bo ich ustawił w narożniku, popędzając jednocześnie zawodników Grobi. Długo to wszystko trwa cierpliwie, trzeba przyznać sędziego tutaj, jeśli chodzi o te kradnięcie czasu. Piłka dochodząca. Jeszcze trzeba. Kozłowski jeszcze tam sporo, ale teraz są bliżej. Może teraz Patryk Muras, czy będzie szybszy w tej piłce, nie będzie. Ale miał też zdecydowanie dalej niż stopę gości.
jeszcze faulowany Adam Koperski. Wolnego za chwilę warciarze grać, ale wygrać się tu nie ma czasu. Trzeba zamknąć jakieś akcje, trzeba zagrażać przeciwnikowi, bo naprawdę nie możemy sobie pozwolić na trzecią porażkę w sezonie, bo czołówka po prostu nam odjedzie. Zima kuleje tam. Adam Koperski, ale teraz pewnie rozbiega i będzie poprzek do Worocha. Wybijmy co z tego, jak to poprze Koperski. Sam Rasa do tyłu do Kazłowskiego. Kuba Kozłowski grozi, które atakują teraz. Dużo miejsca zostawiliśmy tutaj. Na szczęście nie ma kłamstwa. Pani Szewski do Skrzycza. Nie dosłownie skrywa jednak Bartek Skrzyczak. Znów nic nie będzie. Znów będzie trzeba biegać. Znów będzie trzeba próbować odzyskać tę futbolówkę. Teraz zorganizacja w środku tego boiska, bo bardzo dużo tam mają goście. Koperski, ale ostatecznie i tak dajemy się obrać. Jest mecza i Dominik Sobol. Ratuje nam skórę, ale jeszcze goście, jeszcze strzał nad bramką. Mam powiedzieć, naprawdę kiepsko to wygląda w drugiej części spotkania. Teraz Boro. W tej chwili na polecenie numer 6 chyba powędrował Jakub Kowalski, podobnie Władysław Dybin zamienił się z Kamilem Szymanderą, to tutaj jest na skrzydle, natomiast Dybin w środku. Jeszcze utrzymujemy się do piłce Kozłowski. Tutaj otwarta ta strona, ładnie z wodą. Mija Kozłowski, jest Szymandera. Szymandera, piękne przyjęcie. Szymandera decyduje się na strzał. Tą piłkę! Dlaczego Jakub Kozłowski tego nie dobił? On wie sam najlepiej. To była dobra sytuacja na doprowadzenie do wyniku. Taki techniczny strzał Kamila Szymandery na właśnie, można powiedzieć, szansę do bramkarza popełnienia błędu. I ten błąd bramkarz popełnia, niestety nie korzystamy z tego pakuju, który wystąpił do bramki. Tymczasem druga zmiana w zespole gościa Joachim Znaf. Bartek Skrzypczak, a w jego miejsce Tymek Barwiński. Pozostawiam to bez końca. Wchodzi na boisko numerem 5, Jędrzej Gębiak, a opuszcza boisko numerem 17, Joachim Znaf. Zlokowany teraz. Trzeba tutaj zabrać. Daleko poza polem. Darny na nas wreszcie skutecznie. Sprinter niemalże wraca nasz bramkarz w swoją 16. Goście tymczasem rzut rautu na wysokości pola karnego. Stan Koperski, Muras. Faulować, trzeba zabrać tą piłkę. Jeszcze goście, dobrze, teraz Muras z Koperskim, ale jeszcze mamy tam podbuwanko i wystarczycznie auto dla Krobian. Szybko to teraz dobrze, teraz Muras wyprzedził zawodnika gości. Barwiński, teraz próbuje tutaj z przodu. Ewidentnie ręką sobie wygląda tutaj. Przyglądamy się do panowania tej piłki i do tak zwanego warciarza Boro.
Pokażmy ci teraz goście. Dobra, ta piłka do Kwaliszewskiego, zabierze się Krzysiu. Zgrozny. Stara wybinie jest tam. Jeszcze Dybin jest szansa. Dybin jest szansa, ale szy. Mamy stąd Dybin daleko. Ta futbolówka nad bramką. Wezwany tam teraz Adrian Kwaniszewski, on pewnie za chwilę zameluje się na boisku. Jeszcze Marcin Popiół, a chyba potrzeba nam tutaj zmian ofensywnych. Teraz Patryk Muras trzymał się w punkcie grania do Rowinu Dworu. Padle do Barwińskiego, przegrywa tą lepszą bitkę. Tymak grają goście Dybin. Został tutaj piłkę, jest Szymandora. Wystartował tam już. Wrócił teraz do przewidzenia. Wolny będzie szansa na rzucenie tej piłki. Konieczności była, jeżeli dająca nam coś do przodu. Zboro jest szansa na proste dobre wyśrodkowanie. Ależ teraz nie wyszło to zupełnie Borowi. Borowi. Nie, szczerze, że nie wiem, co było za dobre wyjścia. Chyba taka skrzypczacza, czy to się jakaś kontuzja, czy może umówienie się tak z trenerem, bo to może powędrował od razu do szatni. Natomiast teraz Janicki nie dobrze tej piłki. Jest niebezpieczny. Dęga tutaj na prawej stronie. To się skończyło. Jeszcze teraz. Pata Górkowski. Na szczęście podskoczyłem gdzieś tam tak po ostatnim fazie tej akcji. Trochę się stracił na tym panowaniu. Warciarze Jankobel do Janickiego. Dawaj. Kasper do przodu, szybciej, zdecydowanie. Andrzej Kwaliszewski nie opanowuje tej piłki. Kozłowski, ale szkoda, że nie zabrał się w tym tyle, ale jeszcze próbuje. Gramy. Fauluje ostatecznie młodzieżowiec z rzutu wolnego za chwilę. Zagranie, tak też się dzieje w wykonaniu kapitana. Piłka przed nim jeszcze nie opanował tej futbolówki. Patryk teraz Kozłowski. Ale też prosiło się chyba o takie zastopowe zagranie do Barwińskiego. Nie udało się do Worocha. I tak myślę, że za chwilę do nich poszuka jakiegoś strzelenia do przodu. Teraz do Szymandery. Naszej połowie to nie ma prawa w żaden sposób zagrozić bramce gości. Źle. Muras do Warszyka i jeszcze fauluje Olek. Nie,
Jest tam rozpędzony rybak, czy Szymandera jednak decyduje się tutaj zagrać na lewo. Dybin, nie ma tam za bardzo kogoś w polu karnym. Dybin, Szymandery, za plecy jednak na zagranie. Pan Piłkę próbował uważać sobie do strzału, ją traci teraz pan Szewski. Przeszedł wysoko ulesiona tutaj noga w wykonaniu Jakuba Kajdowskiego i znów na pewno zwalnia się ten gości, znów będą kraść te ceny, jeszcze jakieś tam punkty dla czy mężczyzn, któregoś z zawodników i gości z tym czasem nieopłagany. Biegnie. Wiśniewski, jest osoba Gerdy Barczyka. Wiśniewski daleko do Masnowskiego. Tutaj Janik teraz Borąskim pojedynkiem. Dobrze, jak już Borąskim wybierze Szymandery. Ten do boku, do Paliszewskiego. Bo tutaj miejsce, Krzysztof Paliszewski rozpędzi się, tak? Bardzo dobrze. Teraz do Paliszewski wpadł z pole karne. Kolejna zmiana dusza, bo jest to strzelec jednej z bramek. Aleksander Nazwy, a jego miejsce zajmuje numer 18, Michał Hajduk. Pan sędzia 10 minut nadziei na to, że uda się nam tutaj przynajmniej doprowadzić do remisu i będzie się zostawić tutaj jeden punkt. Murasa, to tam musi powalczyć Patryk. Tylko nie fauluj. Dobrze, teraz powalczył Bargiński. Jest w środku Rybarczyk. Murasa ładna klepa teraz. Ciekawe Szymandera. Ale teraz jeszcze wystartuje. Do tego nabija. Za daleko miał Murasa, żeby zdążyć. Już daleko. Gorsza, co gorsza, skutecznie już tam ruszają tą lewą pachową. Dobrze teraz Kozłowski Kozłowski odebrał i spróbujemy znowu. Muras, dobrze teraz Szymandera do Dubina, teraz rozumiem, zobaczcie tak Dubina, teraz to ja nic, Paliszewski, dawaj Krzysiu, może ty, co z tego, jak z przodu jest tylko Małyński, Barwiński, Rybacki. I teraz próbuję tutaj łamać do środka, tylko rzut z autu. Paliszewski, Dybina, teraz ładnie, będzie uderzenie. Nie, niestety, bo ten celny uderzenie od autu za chwilę. Muras, gdzieś tam Fajszewski, Muras do Fajszewskiego, Fajszewski lewą nogą do środkowania, ale tam nie ma nikogo, kto mógłby chociażby powalczyć o tą piłkę. Kozłowski, teraz on w pojedynku główkowym przegrywamy i trzeba wracać, bo groźnie kontrują. Goście jest tam do lewej strony zagranie. Wrócił już Paliszewski. Trzeba bliżej podejść. Dlaczego Adrian tego nie robisz? Nasze szczęście, co niecelne uderzenie. Mamy zmianę ze swojej gospodarzy. Marcin Popiół. Aleksander Rybarczyk, a jego miejsce wejdzie. Numerem 5 Marcin Popiół. Już to było doliczone. Aleksander Rybarczyk opuszcza radę. Marcin Popiół. Jeszcze coś tam.
krzyknął chyba do sędziego liniowego, bardziej jeszcze żółtą kartką karamy Burzyńczu. Nie może być coś takiego. A czas leci. Panie, ależ teraz dosyć tam wysłał ostateczny kapitan zespołu. Teraz może Marcin Popiół nowe siły, jest daleko. Motylka Barwińskiego, ale przecież to nie wiesz. Przypomnieć tutaj od Wiśniewskiego. Paniszewski. Popiół. Pan Barski został sobie przez sobą. 80.
też ustalimy te spotkania. Bo trzeba wziąć tą piłkę, nie ma na co czekać. Czyli to na dworze, na wybina. Nie przeszło jedna ta piłka, bez autu. Zespole gospodarzy zmiana. Kasper Janicki strzelec pierwszego gola na boisku. Krzysztof Kozłowski. Zajmuje Kozłowski Krzysztof. Marcin wchodzisz. Grać tam na drugą stronę. Dawaj Bobu do Płaskiego, ale no szkoda. Falowany Marcin, dobre kościele, mamy stały tak, jeszcze krótko rozegrany. Adrian chwali szeroko, jest Muraz. Trzeba to odczuwać się. Krótko gra jednak. Patryk Muraz chwali szeroko, ładnie wraca teraz Kozłowski. Puszcza grę sędzia. Zobaczymy, czasem jeszcze taka żółta kartka w kierunku ławki rezerwowej. Gości. Czas 90 minut spotkania za chwilę. Sędzia pokaże, o ile zostanie przedłużona do spotkania. 5 minut więcej. Dominik decyduje się na uderzenie. Zwłaszcza, że golkiper gości dzisiaj niepewny. Moro to teraz mur. Niestety źle to wyszło. Wraca teraz po piłce, chyba tam cała druga strona otwarta. Teraz możemy zaraz ze specjalizacji wraca, bo czasem Krzysztof, Panie Dybina, Władysław Dybin, do środka, Jakuba Kozłowskiego, ten do tyłu, trzeba rzucić do przodu, to trzeba spróbować na aferę, bo przecież Jagon, do Kamila Szymandera, ale wyprzedzony przez Wiśniewskiego, Kamila Szymandera. Kozłowski, to poradzili sobie,
Teraz więcej miejsca Marcin w środku, do boku tam do Murasa. Murasa jest na prawym skrzydle. Rozpędź się Patryku, ale teraz może drugie dośrodkowanie, ale... Słabo powiedział, delikatnie. Teraz chwali się przy piłce Woroch. Teraz Muras popił z Kozłowski. Dokładnie, ale popatrz tutaj jeszcze Muras. Tutaj chwali się z Masłowski. Mieszał się to wszystko. Wracaj Kozłowski. Zabrać, ale bez fauli. Jednak Krzysztof Kozłowski. 3 minuty już z tych 5, co doliczył pan sędzia, upłynęły. Będzie oczywiście celebracja tego. Szybko do boku tam przybrany jest tam Adrian Paliszewski. Samotnie. Sobel, ależ teraz! Fauluje Dominik Sobel i będzie rzut karny. Żółta karta naszego bramkarza. Dlaczego w tej chwili fał? Został zdjęty. Wyborane w półkarty to było! No powiem szczerze, że rozumiem, że nie rozumiem tej decyzji. 11 dla zespołu Mirandowski. Chciał trafić sobie swojego rywala. Widzimy, że upadł, on nie podnosi się. Znowu rawnie zamroczony. Przewinienie. Tak chyba można to jedynie wytłumaczyć. Płynęła piąta, zdobyczony ten moment, a więc... Widzę. Przegrywamy to 3-1 i w tym momencie czołówka zdecydowanie nam odjeżdża i ta uprzedzona strefa barażowa także się oddaje.